Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną, znaczy tydzień temu, był Uberek, Ceramic Crystal Coating Wax. Dzisiaj, nie wiem jak się nazywa ten wosk. Nie mam pojęcia, kupiłem go na Allegro jako tester. Ale zobacz jak wygląda. Czerwony. Znaczy może czerwony, bardziej taki, kurczę, różowy. Ale zapach... No, błąd. No tak, facet rozróżnia, słuchaj, trzy kolory. A nie powiem jakie, bo nie, jednak nie, już się w język ugryzłem. No, hardkorowe kolory. Może kiedyś napiszę. Zapach, truskawa, obłęd. Czuć, że to jest wosk, ale zapach bardzo przyjemny. Teraz tak, tydzień temu Uberek, teraz Uberek, pójdzie na tę część panela. Oho, już pierwszy wpis. Shine Chemicals ktoś napisał, czyli coś mam do wydania. A, bo dzisiaj film z... kto tu napisał? No, od razu pozdrowię. Matk, tak się nazywa. 2 minuty filmu i komentarz z końca odcinka. No nieźle. Zobacz. A, zgasło, wyłączyło się. Tak czy tak, pozdrawiam rycerza, który... Jest szybki, sprawny i będzie miał pewnie antywaxa jako gratisa. Podejrzewam, że to jest to. I tam jakiegoś Shots Energic też pozdrawiam. Nie, przepraszam, Energetic. Także lecę z woskiem. Tutaj widzę, komentarze się będą pojawiać, kurczę. Dobra, nie, kończymy. Ok, bo się zakręciłem. Tak jak mówiłem, truskaweczka, bardzo przyjemnie. Kupiony na Allegro, zakładam GoPro i lecę z tematem. No dobrze, tak jak widać, taka truskawa, biorę aplikator, lecimy tutaj, moczę raz, może tyle wystarczy, widzisz to, nie? Nauczony doświadczeniem z tamtym Uberem, kurde, makabra, o ja... Ale poezja. Tutaj sobie i tu moczę, i tu. Oja. Aż chcę, żeby on się cały namoczył, naprawdę. I tylko tak go podotykam trochę. I uwaga, nie, no błąd. Zobacz, co się dzieje, widzisz to? Ja cię nie mogę. Ależ to się kładzie. Niesamowicie, zobacz. Ależ to idzie. Miód. Po prostu miód. Nie no, muszę ci to pokazać. Zobacz. Ogień, miód i orzeszki. Kurczę, tydzień temu fantastyczna aplikacja, a dzisiaj fantastyczna aplikacja z elementami zapachowymi. Coś pięknego. Klameczka, pstryk. Wydajność też widzę na wysokim levelu. Tutaj, a był film? Nie, będzie dopiero. Jak ręcznie obrabiałem wnęki klamek. Tak, ręcznie. Wszystko się pojawi. Dobra, lecimy dalej. Słuchaj, namoczę sobie, bo wosk... Ujać się nie mogę, rewelacja. Tak jak lubię. Idealnie, zobacz, dwa paluszki i lecimy. Odstawiam krzesiwo. Ukucnę. O. I teraz jedziemy, żeby każde miejsce zaaplikować. Podejrzewam, że tu będzie podobnie tak jak z tamtym. Może ten jest taki bardziej letniak, nie wiem. No u mnie jest, słuchaj, 7 października, więc będzie miał ciężko. Wydajność kosmos, słuchaj. I chyba będzie maskował, widzę. Ciekawe, który bardziej będzie przyciemniał, czy tamten, czy ten. Bo tamten nie znam uderzenia na zewnątrz, więc się nie wypowiadam. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Jeszcze nie wyjeżdżałem autem. Ole masakra. Super. No, aplikacja naprawdę taka... No, idealna, można powiedzieć. Idealna. Tu nic mnie nie wkurza. Nic, kompletnie. Zapaszek idealny. Super. Bomba. Usiadł jak wściekły. Dobra, usiądę sobie. Poczekaj. Włączę odliczanie. No dobrze, włączymy odliczanko. Pyk.
Wróć, stop. I lecimy. Słuchaj, bajka. Rewelacja, naprawdę. Gdzie jest ten wosk? Chodź tu, misiu. A tu, kurde, ale jestem zakręcony. Jak to dziadzia. Zapach. W ogóle w tym wosku nic mnie nie wkurza. Kompletnie. Nic. Kompletnie nic mnie nie wkurza. Zapach przyjemny. Aplikacja banalna. Tłuściutki, podobny do tego, jeżeli chodzi o aplikację i o tłustość. Tak naprawdę tak wygląda, jakby tutaj, nie wiem, dodali zapachu. Konsystencja jest troszeczkę inna, bo ten to tak wygląda, jakby ktoś go właśnie nakładał tutaj, jako testera. Ale nie żałuję, że go kupiłem. A wiesz, jak on u mnie długo leży? O, chyba z rok. Kupiłem i tak leżą te woski, leżą. I się w końcu, kurczę, doczekał. Ja jestem miło zaskoczony tym woskiem. Poczekaj, zobaczmy. Jeszcze. A? Dam mu jeszcze, wiesz co, tak do 3 minutek, bo widzę, że ten... O tak, ten szybciej odparowuje. I czekamy. Słuchaj, być może nawet, że nie będę wyłączał, bo widzę, że u mnie jest 15 stopni i ładnie odparowuje. Idealnie, tu już widzę suchy plac. Pokażę Ci, o co chodzi. Włączę GoPro. Zobacz, patrz, o czym mówię. Widzisz? Tu jeszcze jest wilgno, ale też już odparowuje, a tutaj już, patrz, widzisz? Prawie, że do docierania. Także nie jest źle. No widzisz, kurczę, całkiem przyzwoicie, nie? Super. Miło zaskoczony jestem, rewelacja. Ogólnie, ten wosk, no tutaj, kurczę, jest szkiełko, jest, tak. No ładnie, 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 usiadło fajnie. Ciekawy jestem, kurczę, jak jest z uderzeniem, bo... jeszcze nie wyjeżdżałem, także nie wiem, kurczę. No zapowiada się całkiem nieźle. Ło, bajka, już. 2 minuty. I moim zdaniem... już praktycznie do docierania, jeszcze tu. Tu jeszcze chwilę. Dam mu 3 minuty. Jeszcze odrobinkę. Jeszcze odrobinkę. I słuchaj, wezmę mikrofibrę, którą docierałem finiszowo. Tego. Ten wosk. Tego. To jest chyba ceramik, tak? Ceramik Crystal Coating Wax. Odwróciłem sobie i myślę, że ona wystarczy. Tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że zobacz. Taka, bodajże to jest Zerdy, tak, Zerdy, mhm. Zerdy, bardzo milusińska, bardzo fajnie, lubię, zresztą film chyba już był o tych mikrofibrach, naprawdę fenomenalne, pasty, jako finish w ogóle do wymycia pasty, już tak finiszowo, pod powłokę, ogień. Na lakierach, które się bardzo łatwo rysują, naprawdę nadaje radę. Ile mamy minutek? Słuchaj, 3 minuty, żeby nie było, zakładam GoPro i docieram. Zobacz. Mam nadzieję, że będziesz to widział. Tak, już. Najwyższa pora. Uwaga. O, ho, ho, panie. Ojej, zero wysiłku. Słuchaj, ja sobie tylko przejeżdżam. Zero jakiegokolwiek wysiłku. Zobacz. Dwa palce. Dwa paluszki jeżdżą. Dwa paluszki. I wosk... O kurde, ten to ma uderzenie dopiero. No ten jest fajny, ale ten miażdży. Oj, to będzie, czuję, taki konkursowy letniaczek. Ale wypas. Nie wiem, albo... No ten po prostu siedzi fantastycznie. Ojej. W ogóle zero wysiłku, słuchaj. O, kurczę. Co tu dużo mówić? No, woski Ubera, jak widać, jest poziom. Jest poziom. Naprawdę jest poziom. Bajka. Tamten rzeczywiście, ten w porównaniu z tamtym to jest w ogóle poezja. Z tamtym nie ma problemu, a ten to już jest w ogóle konkursowy, naprawdę. Jakbym docierał zymulka, zobacz, pstryk. Dwa paluszki, żeby nie było. Dwa paluszki, dwoma palcami to wszystko zrobię. Delikatnie dociskając, a później wezmę latarkę i zobaczymy, czy rzeczywiście się dotarł. Zobacz, dwa palce. Tu troszeczkę jeszcze opór stawia. Ale już puściło. Odwracam mikrofibrę. Znowu dwa paluszki. I przejeżdżam. Bez docisku. Rewelacja. Nie no, tutaj to jest uderzenie straszne. Ojej. Zajebiście. Tutaj jest super, ale tutaj jest miazga. Coś niesamowitego. Piękny wosk. Piękny. Ale podbicie. I to takie
Kurczę, szkoła jak szkołą, taki ciepły, naprawdę. O, panie! Chyba wyjadę jednak dzisiaj i zobaczę to. Kurczę, muszę zobaczyć, jaka jest pogoda. Nie wytrzymam, nie ma opcji. Wyjadę, nie ma bata. Słuchaj, jakbym docierał z Imulka, no. No zobacz, no co tu dużo mówić, no. Idealnie. Tu coś jakby smużyło, poczekaj. Zobaczę. Tu. I już po wszystkim. Musiałem nie dojechać fibrą. Tu jest perfekcyjnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zajebiste uderzenie, naprawdę. Tu jest super. Tak troszeczkę stonowane, ale tutaj... Nawet jak przejeżdżam, to tak jakby tutaj przygasało, a tu rozjaśniało. No, powiem ci tak, że wstępnie w garażu. Dobra, zdejmę GoPro. Poszło. No, słuchaj. A, jeszcze te linie tylko. Tutaj. Od wosków, poczekaj. Żeby ich nie było. Odwracam. Kurde, gdzie one były? Tak naprawdę jest. Wiem gdzie, tu. Tu były. I ciężko określić. Kurde, bardzo podobnie siedzą, ale... Komar. Bardzo podobnie siedzą, słuchaj, ale tu mam wrażenie... Teraz tu przejeżdżam. Tu jest ogień. Nic. Będę zmuszony wyjechać, bo nie wytrzymam. Dobra. Zapomniałem się, kurczę, co chciałem powiedzieć. Podsumowując wosk, przepraszam, zmęczony jestem. Podsumowując ten wosk z AliExpress, który kupiłem naprawdę za grosze. Za grosze, nie pamiętam, 20 chyba złotych mi to kosztowało, tam plus wysyłka. Ile tu jego jest nawet, nie wiem. Przyjechał w takim stanie, 30 bodajże chyba. Przepraszam, 25 ml. Aplikacja fantastyczna. Wydajność fantastyczna. Docieranie poezja. Zapach miodzio. Ogólnie nie widzę minusów w wosku. Uderzenie wstępnie w garażu mistrz. Ogień, naprawdę. No niesamowicie, naprawdę super. Super. W porównaniu, podkreślę tu, kładłem detailing, to jest przepaść. To jest w ogóle inna liga, można powiedzieć, jeżeli chodzi o woski Ubera. Naprawdę. To jest w ogóle... Przepaść. Przepaść, jeżeli chodzi o aplikację. Teraz tak. Wiadomo, jeżeli wosk się skończy, będzie na końcu test trwałości. Jeżeli nie będzie testu trwałości jako propozycji, to oznacza jedno, że wosk jeszcze siedzi. Czyli super. Ja zapraszam Cię do dalszej części filmu, jednak wyjadę z garażu, bo nie wytrzymam. Na drugi dzień będę chciał pokazać też Ci w słoneczku, jak wygląda uderzenie i oczywiście co, cropping, tak żeby sobie wosk posiedział. Te przynajmniej 24, 12 to już takie bite. Chcę, żeby tak w okolicach 20 godzin i wtedy zobaczysz, jak wyglądają kropelki. No i oczywiście uderzenie w słoneczku. Z mojej strony to wszystko. Jaram się tym woskiem, naprawdę. Bardzo fajnie. Zapach, aplikacja, docieranie, uderzenie. Wszystko jest tak, jak być powinno. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! We'll be right back.
Thank you.